Andrzej Krakowski jest reżyserem filmowym, scenarzystą i producentem. W 1968 roku wyemigrował z kraju. Od tamtego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykłada na wielu uczelniach. Współprodukował kilkadziesiąt filmów fabularnych i dokumentalnych. Jest autorem książki Hollywood, w której stawia kontrowersyjną tezę, że nie byłoby hollywoodzkiego przemysłu filmowego w takiej formie, gdyby nie grupa ludzi urodzonych na obecnych terenach Polski. Tak się zastanawiam, jak to było, kiedy studiowałeś w filmówce w Łodzi. Kto z tobą studiował? To był bardzo ciekawy okres, dlatego że myśmy byli pierwszym rokiem, który wpuszczono po maturze. Ja miałem 17 lat wszystkiego i wydawało nam się, że wszystko wiemy. Także to był taki ciekawy bardzo okres, bo byliśmy zbuntowani oczywiście. Zresztą to jest to coś, co ja pytam moich studentów dzisiaj w Nowym Jorku. Czy filmowcy to są ci, którzy rozsadzają system, czy ci, którzy czekają, aż on się rozpadnie i potem jesteśmy takimi oportunistami, którzy wykorzystują moment i robimy coś ciekawego i potem po dwóch latach już nas to wszystko znika i się gdzieś rozchodzi, rozpływa. Masz na myśli system polityczny. System polityczny, oczywiście. I także myśmy byli, na moim roku było dwóch Wojciechowskich, był Piotrek i Krzysiek Wojciechowski, Piotrek Studziński, ale tym właśnie geniuszem, który przyćmi wszystkich był Kieślowski. I skończyłeś studia w którym roku? W 68. Zaraz potem wyjechałeś z Polski, dlaczego? To był ten zwariowany 68 rok. A w prasie byłem dosyć ostro atakowany, zwłaszcza łódzkiej. Za co byłeś atakowany w prasie łódzkiej i w ogóle dlaczego absolwent szkoły filmowej był za cokolwiek atakowany? No, czy cokolwiek już zdążyłeś zrobić złego? Miałem niedobre pochodzenie po prostu. A czy żydowskie pochodzenie? Wiesz, tak, w moim wypadku było to pochodzenie żydowskie, ale atakowano ludzi za różne rzeczy. Wiesz, jak trzeba było komuś dokopać, to się znalazł kij. No ale żeby zaraz wyjeżdżać? Nie, ja nie planowałem. Wiesz, ja nie planowałem emigracji. Gdybym planował emigrację, nigdy bym nie pojechał do Stanów. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zadzwonił wtedy wiceminister kultury Zygmunt Garstecki, który powiedział mi, że jest możliwość wyjazdu na 6 miesięcy do Hollywood na stypendium. Na emigrację to był najgłupszy moment. Rok przed maturą, przed odebraniem dyplomu, wiesz, przed dyplomem. Stypendium miało być takie, że miałem być 6 miesięcy przyczepiony do studia Paramount. Ale po 3 tygodniach zadzwonił telefon. A ja wtedy zatrzymałem się u moich kuzynów, zadzwonił pułkownik Glantz. Pułkownik Glantz był wtedy szefem Wydziału Paszportów w MSW. I powiedział mi, że wpłynęło podanie mojego ojca o wyjazd emigracyjny do Izraela. I on mi wtedy powiedział wprost, że tego ojca podania nie rozpatrzą, to w ogóle nie wrzucą do kosza, dopóki moja siostra i ja się nie zrzekniemy obywatelstwa. No więc wtedy ja się bardzo wściekłem. Powiedziałem, jakim prawem. A to było między wami uzgodnione? Ojciec uprzedził cię, że taki ma zamiar? Nie. Nie uprzedził mnie i nim ojciec przyszedł do filmu, był w rządzie, był szefem turystyki. Był przedwojennym komunistą a jednocześnie całe nasze dzieciństwo powtarzał mnie i siostrze, że przyjdzie taki dzień, że was stąd wykopią. Mojego ojca pierwsza żona i dwoje dzieci zginęły. Wiesz, i tu nagle zakładają rodziny, potrzebują trochę spokoju, żeby wykształcić dzieci. Jak już im się wydaje, że wychodzą na ostatnią prostą, to im mówią, musisz stąd wyjechać. Hitler zdecydował się, że nie chce Żydów. Dla niego to była jedna wielka, bezimienna masa. To, wiesz, Gomułka siadał, prawda, z kolegami i była lista. Była lista 2400 nazwisk i oni decydowali, temu odmówimy paszport, tego wyrzucimy z pracy, tego wyrzucimy z mieszkania, tego wyrzucimy, rozumiesz, przeniesiemy do garnizonu gdzieś tam, wiesz, gdzie nie ma bieżącej wody. To były tak imienne decyzje. I zresztą tragiczne. I w wypadku ojca, ja się go spytałem, czy jeżeli zaistnieje taka możliwość, czy wyjedziesz? On powiedział, nie wyjadę, dlatego że ja ten system budowałem, ja jestem za to odpowiedzialny, nie mogę uciekać. Wiesz, i nagle mu zaproponowali pracę konduktora w pociągu. I to go dobiło. I on powiedział, gdyby mi po prostu zwolnili z pracy, powiedzieli,
nie chcemy cię. To mówi, to bym został pończoszynikiem. Kiedyś był pończoszynikiem. Ale oni wybrali dla mnie taki najbardziej upokarzające miejsce, że ten człowiek, który był w randze ministra, teraz będzie, prawda, podwładnym ludzi, konduktorem wśród ludzi, których on kiedyś tam przyjmował. I ten mówi, nie, to jest, mówi, i wtedy zdecydował się, że wyjeżdża. Tu w międzyczasie się toczyły przedziwne roszady z ojcem, bo ojciec już dostał te dokumenty, potem mu w noc przed wyjazdem odebrano te dokumenty za to, że dzieci nie odesłały swoich dokumentów, mimo że myśmy już odesłali i nam odesłano, tak? a wiesz, to jest, to w ciągu jednego dnia rodzina się rozleciała, bardzo szybko, w ciągu niecałych dwóch tygodni mieliśmy dwie wizyty, jedną z Departamentu Stanu, drugą już nie pamiętam, czy to było FBI czy CIA, i zaproponowano nam w Stanach azyl polityczny. I oboje z siostrą, bez jakichś rozmów ze sobą, bo zareagowaliśmy dokładnie tak samo. Nie ma mowy o żadnym azylu politycznym, dlatego że my już jesteśmy wolni. Cokolwiek my zrobimy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli weźmiemy azyl polityczny, reperkusje będą w Warszawie. I wtedy rzeczywiście ojca nie wypuszczą. No ale znalazłeś się w Stanach, dostałeś stypendium, w zasadzie które byłeś... trwało 3 tygodnie. No ale jednak na początek to jest coś, o czym marzą wszyscy studenci szkoły filmowej, żeby mieć 3-tygodniowe stypendium w Paramount. I dzisiaj by pocałowali w rękę za coś takiego. Nie w Stanach. Wiesz, w momencie, kiedy zabierają ci dokumenty, robisz się człowiekiem podejrzanym. Ja nie wyjeżdżałem na emigrację, ja nie wziąłem ze sobą nic. Nie wziąłem żadnych kopii filmowych, nie wziąłem żadnych krótkich filmów z Łodzi, więcej, nie wziąłem książek, które wydałem. Byłem, wiesz, i nagle się znajduję w Los Angeles. W Warszawie, jak ktoś ci, poszedłeś do knajpy i ktoś ci się przedstawił, jestem taki i taki, jestem drugim reżyserem, on był drugim reżyserem. Jak ci powiedział, że był reżyserem, był reżyserem. Jak był asystentem kierownika produkcji, był asystentem kierownika produkcji. W Los Angeles, wiesz, dzisiaj dnia to pokutuje, że amerykański producent nie wie, jaka jest różnica między ja mam, chciałbym mieć i będę miał. Wiesz, także wszyscy są kimś, kim nie są. Czyli i mówią więcej tak, o nagle, sobie niż są. Tak, i nagle wśród tych setek ludzi, którzy tak krążą po tym Hollywoodzie, jeszcze jeden doszedł z Polski, który nawet źle mówił po angielsku, bardzo słabo, i mówi, że jest filmowcem. A co mi pokażesz? Nie mam nic. To był ten czas, kiedy był Komeda i Polański, czyli wspaniały okres dla Polaków w Hollywood. To był ten rok, który mi dał właśnie, wiesz, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach, które dzisiaj tak, wiesz, już są wydarzeniami historycznymi, ale są dosyć zabawnymi i tragicznymi jednocześnie. Opowiedz. No i zacząłem szukać pracy. Pierwszą pracę był Polański wtedy. Ale był zajęty, był Komeda, ja nie jestem muzykiem, a poszedłem do Henryka Warsa, który słynnego reżysera, kompozytora, który mi powiedział, panie Andrzeju, ja tu nic nie znaczę. Mówi, ja piszę taką muzykę do serii z delfinami, może pan wpaść do mnie, na... uroczy ludzie, z olbrzymią kulturą, z olbrzymią ciepłem, wiesz, A tam jeszcze Chłaska dojechał w tym czasie. Czekaj, dojdziemy do Chłaski. I to było to całe pokolenie właśnie ludzi ode mnie starszych o 13-15 lat. Ja byłem taki beniaminek tam. I co więcej, byłem jedyny, który nie pił, bo mam alergię na alkohol i który pracował. Przy Chłasce dosyć trudno ci było się odnaleźć. Tak. Ale z Chłaską właśnie związany jest taki ciekawy moment, kiedy załatwiłem w końcu sobie pracę, wiesz, w fabryce półek. Mam 21 lat. I wydaje mi się, że wszystko wiem. Także pierwszą rzeczą, którą mnie zapytał taki szef zmiany, bo im wysiadła taka olbrzymia prasa hydrauliczna, mówi, a prasę hydrauliczną umiesz zreperować? Ja umiem wszystko. No to zreperuj. A więc poszedłem do biura i poprosiłem o scotch tape. I oni myśleli, że zwariowałem, że co ja będę sklejał, wiesz, skoczem tę maszynę. A ja musiałem sobie naklejać takie, wiesz, takie w kolejności, której zdejmowałem te trybiki, wiesz, naklejałem kawałek tej taśmy i pisałem 1, 2, 3, 4, żeby wiedzieć w odwrotnej
sekwencji, żeby to złożyć. Miałem szczęście, siódmy kawałek się, taki trybik po prostu był pęknięty, wiesz, i to nie działało. Znalazłem w innej maszynie gdzieś dobry, zmieniłem i nagle byłem, wiesz, gieroj. Specjalista. Specjalista. Więc jak już zreperowałem tą maszynę, to przyszedł ten sam rozeszę zmiany, mówi, a ciężarówkę umiesz? Ja myślałem, że on mówi o takim małym pick-upie, wiesz, takim, mówię, oczywiście. No i on wziął mnie za fabrykę, na parking, a tam stoi takie wielkie bydle, taka ciężarówka, wiesz, coś 16-kołowa, czy ileś. A ja jestem za dumny, żeby powiedzieć, że nie jestem w stanie. Co więcej, ja nie mam dokumentów. Wtedy postanowiłem wybrnąć z tego impasu w sposób metodyczny. Czyli najpierw muszę dojechać do bramy i tej bramy nie przewrócić, nie zdemolować. Potem muszę tak zjechać, żeby mnie nie widać było z dyrekcji. Wiesz? A potem się będę martwił. I tak zrobiłem. Dojechałem, wiesz, i wylądowałem na stacji benzynowej z automatem i zadzwoniłem do Marka Chłaski. Bo Marek prowadził ciężarówkę. Ach, no właśnie, oczywiście. I Marek zaczął, było strasznie słabe połączenie. Jedyne, co potrafiłem, co słyszałem, to on mówi double clutch, double clutch. A ja nie wiem, o czym on mówi w ogóle. Ja mówię, co znaczy? No nie wiesz, co to jest clutch? No, koń, nie żaden koń. No, no, już nie będę klął, a Marek klął. Mówi, sprzęgło. To ja mówię, to co ja z tym sprzęgłem mam zrobić? No dwa razy, naciskaj, rozumiesz? No i tak mnie nauczył, rozumiesz, prowadzić ciężarówkę telefonicznie. I tę ciężarówkę potem prowadziłem przez jakieś 3 miesiące, jeździłem w takim trójkącie. Ale co tylko wróciłem do domu, to dzwonił Lejtes i mówił, byłeś w szkole, zapisz je do szkoły. Jeżeli chcesz coś tutaj zrobić, to musisz zacząć myśleć jak oni, mówić jak oni, mówić, zachowywać się jak oni. To ciężko, to nie jest tak prosto wcale. I wtedy mnie zmusił, żebym poszedł do wieczorówki i się uczył języka. Wiesz, i mnie pilnował. Przychodziłem, za 15:07 dzwonił telefon, dzwonił Lejtes i mówił, idziesz do szkoły? Dzisiaj cię głowa nie boli, prawda? Czyli takie spełniał rolę opiekuna tak. Twojego. O Lejtesie Teplic nas uczył niemalże cały semestr. Jerzy Teplic. Jerzy Teplic, tak, w Łódzkiej Szkole Filmowej z historii filmu. Był najwybitniejszy reżyser w historii filmu międzywojennego, ale Lejtes w tym samym czasie miał drugiego podopiecznego i właśnie wspomniany Marek Chłasko. I te nasze losy się tak dziwnie splotły w tym momencie. No. I bardzo szybko, bo to ja przyjechałem w lipcu, prawda, był ten wypadek właśnie Krzysztofa Komedy, przy którym byłem. Była nas zresztą grupa i to dosyć... Byłeś tam na miejscu? Byłem na miejscu. Ale to rzeczywiście tak było, że Chłasko pchnął Komedę i on się przewrócił i stąd to nieszczęście było? Znaczy i tak i nie, on go nie pchnął, on go chciał pchnąć, czyli zrobił unik. To był koniec sierpnia, początek września, ciepła sobota i ta była cała koteria ludzi, którzy mieli coś chcieli od Polańskiego, a nie mogli do niego dotrzeć, w związku z tym okrążyli Komedę. Był Jurek Abratowski, który miał olbrzymie pretensje do Komedy. Zresztą zazdrość chyba. Jerzy Abratowski to z kolei był kompozytor piosenek bardzo popularnych, które śpiewała Ludmiła Jakubczak. Tak, jego Szeptem żona. Szeptem do mnie mów. Tak, jego żona, która zginęła w wypadku, kiedy on prowadził. I po jej śmierci, on zresztą wyjechał do Los Angeles, do Stanów, czując się zresztą, mając straszliwe poczucie winy. I on bardzo dużo mówił na ten temat. Każdy czekał na jakieś kęsy zrzucone z pańskiego stołu. Potem był właśnie Marek Chłasko. I jak już tak był Marek Niziński, który też był niespełnionym plastykiem, alkoholikiem. Fotografem. Marek zaczął narzekać, że jeździ za Polańskim, pisze scenariusze, a Polański mu je odrzuca. Polański nigdy nie chciał, żeby Marek za nim jeździł, nikt nie prosił o te scenariusze. A Jurek Abratowski, który zresztą był też podpity, powiedział, mówi, no ale ty piszesz te scenariusze po polsku, to kto je ma czytać? No to Marek łasko się uniósł honorem i powiedział, ale Romek czyta po polsku. Na co Abratowski powiedział, że Romek czyta po polsku, ale studio nie czyta po polsku. Wiesz, tak głupia taka rozmowa była, nic nie dająca. I w tym momencie nadszedł Wojtek Frykowski ze swoją ukochaną, z Gibi Folger. I Marek jakby usiłując znaleźć, szukając
sojusznika, powiedział do Wojtka, powiedział, Wojtek mówi, przecież ty znasz Romka. Rzeczywiście Wojtek pracował wtedy, rozbierał dekoracje w Paramoncie. Mówi, co, Romek nie czyta po polsku? I Wojtek był w jakimś paskudnym humorze w tym momencie i powiedział, mówi, Marek, przestań być darmozjadem. Mówi, naucz się po angielsku. Tak ostro na niego powiedział. Marek uniósł się honorem, wiesz, stanęli tak do siebie jak dwa koguty, tak, wiesz, jak, w zasadzie jak dwa orangutany, wiesz, tak piersi wypięli, pokazali, kto jest bardziej muskularny. I Marek nagle zrobił, a Krzysio w międzyczasie odszedł i stał po drugiej stronie baszyny Komeda, jakby nam się przyglądał tej takiej śmiesznej scenie, wiesz, i tam stał. I w tym momencie Marek podbiegł do niego, wiesz, szukając następnego sojusznika. Chciał mu tak zarzucić i krzyczał, mówi, Krzysiu, powiedz mi, że nie jestem darmozjadem. Chciał zarzucić mu rękę na szyję, a Krzyś zrobił taki unik, wiesz, tak przykucnął i wiesz, ponieważ on nie miał słabą, miał krótszą prawą nogę, był pochany na Medlinie. Przewrócił się i się sturlał. I z naszej perspektywy to bardzo śmiesznie wyglądało, bo był człowiek, nie ma człowieka. Nagle była dwójka, stoi jeden. I Marek się jeszcze tak dosyć zabawnie zachował, bo spojrzał na dół i ryknął jakimś niekontrolowanym śmiechem. Wiesz, jak człowiek, który się naćpał marihuany i dostał giggles, jak to się mówi. Myśmy nie wiedzieli, co się stało, to podeszliśmy do tej krawędzi, a Krzyś leżał na asfalcie, chyba nieprzytomny w gruncie rzeczy, bo nagle zaczął, wiesz, dopiero otworzył oczy, zaczął się rozglądać i Marek się uspokoił na chwilę, potem zaczął się zachować jak piesek, wiesz, zaczął szczekać, hał, 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 idę do ciebie, hał, 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 wiesz, jak... I usiadł na tyłku i zjechał po tej skarpie na dół. Miękkie lądowanie, stanął, ukłonił się Krzysiowi, powiedział, mówi, Sir Hillary, mówi, jestem twój Sherpa Tenzing, zaraz się wracamy na górę, na Mount Everest. I go wziął i go zarzucił sobie na ramię. Także tyłek do przodu, głowa z tyłu i zamiast pójść asfaltem do góry podjazdem, zaczął wchodzić po tej głupiej skarpie. Mm-hmm. I tak doszedł do takiego momentu, że myśmy myśleli, że złapiemy jeszcze Krzysia, wiesz, a on był gdzieś tyle od nas. I noga mu się coś nie wiem, czy obsunęła, czy trawa puściła, rozumiesz? I spadł na Krzysia. No i wtedy Krzyś sobie rozbił głowę. Potem był taki okres, że Krzysztof narzekał bardzo na bóle głowy, ale w tym czasie szalała grypa hiszpanka. Także jego doktor zwalał to wszystko na grypę. No i życie się toczyło zupełnie normalnie. I w przeddzień Bożego Narodzenia zadzwonił mi Marek właśnie Niziński i powiedział, Andrzej, Krzysio mi się leje przez ręce. Ja mówię, tego natychmiast zawieźć do szpitala. Mówi, nie mogę, jestem pijany. To mnie zdrutują. Zresztą ja mieszkałem jakieś 15 minut od niego i wtedy wsiadłem w samochód, pojechałem, we dwójkę z Markiem zawieźliśmy Krzysia do szpitala. Tam go dokładnie przebadano, znowu nic nie znaleziono i potem on wyszedł takim chwiejnym krokiem i usiadł obok nas na ławeczce pod ścianą w poczekalni. I ja się go spytałem, ja mówię, czyś ty powiedział, że rozbiłeś sobie głowę? On powiedział, Andrzej, mówię, oni są lekarze, oni się dokapują. I to były jego ostatnie słowa. I w tym momencie, wiesz, tak jakby zasnął i cześć. Już nie można było, nie odzyskał przytomności nigdy. Ale wiesz, chciałbym teraz wrócić do twojego życia, bo tak jak opowiadasz o Chłasce, o Polańskim, o Komedzie, to wydaje się, że to Hollywood było ich, a właściwie było nasze, Polaków. Rozumiem, skąd przyszła ci do głowy myśl, że istnieje coś takiego jak Pollywood, czyli Hollywood zrobiony przez Polaków, no bo ty byłeś w takim Pollywoodzie z Romanem Polańskim na czele, ale w twojej książce Pollywood sięga dużo głębiej, a właściwie do samych początków Hollywoodu. Jak to odkryłeś? Jak to ustaliłeś i czy to jest w ogóle prawda? To jest prawda, bo biorąc pod uwagę, stosując definicję Polaka, która obowiązuje na całym świecie, że Polakiem jest każdy urodzony na terenach Polski. Twórcami Hollywoodu byli Polacy. Goldwyn urodził się w Warszawie. Trzech z czwórki braci Warnerów urodziło się w Krasnosielcu. Meyer się urodził w Mińsku.
Meyer ten od Louis Metro Goldwyn Mayer. Od Metro Goldwyn Mayer urodził się w Mińsku. A bracia Schubertowie, którzy założyli Broadway, prawda, stworzyli teatr amerykański i zrobili fuzję z filmem, urodzili się w Wejherowie. Billy Wilder urodził się w Suchej Beskidzkiej, Otto Preminger się urodził w Wiśnicy, a sam Spiegler się urodził w Jarosławiu, a Pola Negri jest stąd. Jak można im tego to zabierać? Tak, ale większość z nich to przecież... Właśnie zastanawiam się, czy Polacy, na pewno Żydzi, którzy urodzili się na terenach Polski, której zresztą wtedy, gdy się rodzili, nie było, bo Polska była pod rozbiorami, i czy oni sami myśleli o sobie, że są Polakami? Czy tak mówili, czy tak pisali? Tak pisali. Goldwyn zawsze twierdził, że się urodził w Warszawie, w Polsce, nie w Rosji. Popatrz, Polska nie istniała jako kraj suwerenny w Polsce. Bracia Schubertowie pisali Poland przez 2L. Urodzili się w Wejherowie. Wiesz, jeżeli oni to się byli czuli, twórcy Broadwayu. Broadwayu dla odmiany. Jeżeli on, im, ich sumienie i to, co ich potrzebą było, żeby podkreślić, że przyjechali z Poland, z Polski, to jakie prawo my mamy im to zabierać? Wiesz, to jest ten paradoks dla mnie w ogóle, że wiesz, masz cudownego Fryderyka Chopina, masz fantastyczną Marię Curie-Skłodowską. To byli geniusze, ale oni nie wymyślili przemysłu, rozumiesz? A tutaj masz cały przemysł, który dzisiaj króluje światem. Media dzisiaj decydują, kto będzie prezydentem, kto przegra wybory, kto wygra wybory, kogo wsadzą, prawda, kogo nie wsadzą, kogo oskarżą. I to wszystko się zaczęło tutaj, tu, na tych terenach. I ci ludzie się do tego przyznawali, a w Polsce się o tym nie mówi. Wiesz? Andrzej, a ty kim jesteś? Jak co wpisujesz w tych rubrykach? Studenci mnie bardzo często pytają, jak mówią do mnie, ty jesteś Polakiem. To ja mówię, nie, ja jestem z Polski. I wtedy muszę się tłumaczyć. I wtedy im tłumaczę, że nie jestem Polakiem w tym sensie, za którego Polacy mnie uznają, bo jestem Żydem. Ale uważam, że jestem z Polski, tu są moje korzenie. Ale myślę, że jakiś los mnie pokierował, żeby właśnie tym celem życia było, wiesz, łączenie, a nie dzielenie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.